Jedni chcą zmieniać konstytucję, inni nawołują zadbajmy o edukację i strzelnice. Różne są pomysły na Polskę. Już za chwilę przybliżymy Państwu przynajmniej dwa z nich. Katarzyna Oborska-Marciniak, witam w politycznej rozmowie dnia, a moimi gośćmi są pan Jacek Bezek z Komitetu Wyborczego Wyborców Grzegorza Brauna, szczęść Boże. Witam serdecznie. Witam. Jest z nami również Janusz Sanocki, Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz 15. Dobry wieczór. Dobry wieczór, dobry wieczór Państwu. Szanowni Państwo, mówiliśmy się, że porozmawiamy dzisiaj trochę o edukacji. Raz, że Dzień Edukacji Narodowej, a dwa, takie pytanie, takie zagadnienie z puli zagadnień wylosowali panowie. Ja chciałabym wiedzieć, czy panów zdaniem sześciolatki w szkole to dobry pomysł i kto powinien decydować o tym, czy sześciolatek, czy siedmiolatek pójdzie do szkoły? To kolega bardzo proszę, Bezek jest na B. Więc moim zdaniem to na pewno jest zły pomysł. O tym, kto, jak, w jakim wieku dziecko powinno pójść do szkoły, powinni decydować rodzice. A jeśli rodzice decydują w wieku lat 8 albo 10? W Konstytucji mamy takie prawo, przysługuje nam. Rodzice mają prawo mieć wpływ na to, jak ich dziecko jest wychowywane, jak ich dziecko jest ukształcone. Mają takie prawo. A jeśli rodzice zdecydowaliby, moje dziecko nie pójdzie do szkoły? Bywają takie przypadki i na przykład w środowiskach romskich spotyka się i jakoś z tym się specjalnie nie walczy i zresztą uważam, że słusznie. Czyli prawo rodzica nad prawem ustrojowym. Tak, tak uważam. Janusz Sanocki. To jest problem nie do rozstrzygnięcia praktycznie, ponieważ z jednej strony trzeba zdecydować, tak? Z jednej strony prawa rodziców są niepodważalne, to rodzice powinni mieć prawo decydowania, podejmowania decyzji. Z drugiej strony jednak wiele rodzin, właśnie jak choćby przywołane rodziny romskie czy inne, których często rodziny dysfunkcyjne, prawda, w których no, to ten pewien przymus jednak może i dobrze robi. Natomiast ja chciałem powiedzieć, że to są problemy. Jest wiele w Polsce problemów, to powiem tak, że bez wątpienia jest to ważny problem, jest wiele problemów. Wynagrodzenia nauczycieli, demografia, gospodarka, bezrobocie, służba zdrowia, mnóstwo problemów. Ale są problemy bardziej istotne dla rozwoju państwa, dla funkcjonowania tego państwa. To są problemy. Państwa najważniejsza jest zmiana konstytucji. Dla nas najważniejsze są fundamenty państwa właściwie położone, to znaczy konstytucja i te elementy, które dzisiaj funkcjonują fatalnie, które są wadami ustrojowymi, jak na przykład fatalna partyjna ordynacja wyborcza oraz złe brak jakiejkolwiek kontroli nad wymiarem sprawiedliwości, nad sądami. To są dwie wady ustrojowe, które rozbijają polskie państwo. I na skutek tych wad ustrojowych załamuje się gospodarka, załamuje się wszystko. Załamuje się również edukacja, bo Polki rodzą dzieci w Anglii, a nie w Polsce. W związku z tym maleje liczba dzieci w szkołach. Powstaje konieczność likwidacji szkół. To posłanie sześciolatków do szkoły wynikało z demografii. Ponieważ ministerstwo wymyśliło, czy zmiana ordynacji wyborczej jakby sprawi to, że nagle zacznie rodzić się więcej dzieci? No to no w skrócie można by, można oczywiście tak to powiedzieć. Wygląda, w skrócie to wygląda trochę zaskakująco, prawda, że jest taki jakby związek, pani redaktor skraca, przychodzi, dostrzega pani. Oczywiście można powiedzieć, że jeśli państwo będzie dobrze funkcjonowało, a ono będzie funkcjonowało wtedy, kiedy poseł będzie pod kontrolą wyborców, bo to jest kanon demokracji. On jest zapisany w naszej konstytucji. W artykule numer 4 konstytucji jest zapisana zasada suwerenności narodu. To jest dla państwa najważniejsze. To jest dla nas najważniejsze. Oczywiście. Czy dla Komitetu Wyborczego Grzegorza Brauna również? Oczywiście. Czyli też zmiana konstytucji. Też gruntowne zmiany państwa. Gruntowne. Na pewno zmiana konstytucji. To, o którym mówił pan Janusz Sanocki, czyli zmiana ordynacji wyborczej. Tak, niestety muszę się z tym zgodzić, o czym mówił. Może na szczęście. Niestety się musi zamienić, no proszę. Niestety, dlatego że powinniśmy się tu sprzeczać, no ale tak wyszło, że się zgadzamy. Więc widzowie może nie będą tak zaciekawieni. Ponieważ komitet nazywa się Komitet Wyborczy czy Wyborców Grzegorza Brauna, szczęść Boże, ja rozumiem, że być może sprawy światopoglądowe są dla państwa najważniejsze, ważniejsze niż, niż zmiana konstytucji chociażby. Więc tak, naród... Bo my jesteśmy częścią narodu, tworzy się w jakiejś cywilizacji. Jądrem cywilizacji jest religia. Cywilizacja powstaje wokół religii. A więc jeżeli jest na miejscu, tak jak mówi święty Tomasz, jeśli Bóg jest na swoim miejscu, wszystko jest na swoim miejscu. A więc jeżeli... Ale każda religia czy religia chrześcijańska? Religia chrześcijańska ma pewne zalety, ale nie chciałbym tutaj o tym mówić. Jest dla mnie osobiście jest najważniejsza.
I natomiast nie to jest, nie rozumiem, że nie o to pani pyta. I wokół religii powstaje cywilizacja. Wokół cywilizacji dopiero może powstać naród. W oparciu o tę cywilizację, na tej cywilizacji można naród zbudować. I to są już potem rzeczy zewnętrzne. Istotą jest jądrem cywilizacji. Dla państwa sprawy światopoglądowe, na ile są ważne? Dla mnie osobiście są ważne. Ja nie jestem daleki od tego, co tutaj kolega Jacek Bezek formułuje, ale my sformułowaliśmy nasz program tak, żeby odpowiadał każdemu obywatelowi, żebyśmy nie narzucali tych spraw światopoglądowych jako pewnego cezusu, pewnej bariery dla tych osób, które nie powołują się w taki sposób, w tak wyraźny, w tak radykalny sposób na religijne aspekty, powiedzmy, swojego życia, działania i tak dalej, funkcjonowania. A jest miejsce, nie wiem, wśród państwa dla osób, które nie identyfikują się z religią chrześcijańską? Tak, my nikogo nie, proszę zauważyć, w naszej strategii nie ma elementów takich wprost, że tak powiem, związanych z jakimś właśnie oceną. Muszę się zgodzić z kolegą. Tak, no nie, myśmy świadomie otworzyli nasz ruch z ruchem konstytucyjnym. To znaczy, a dobra konstytucja jest potrzebna i osobom, my szanujemy, ja bardzo szanuję to, co mówi mój zresztą wieloletni znajomy, nawet mogę powiedzieć przyjaciel. Zastanawiam, może powinniście państwo iść do wyborów w koalicji? Ja nie wiem, po co oni założyli tę komisję. Naprawdę nie wiem. Dziwię się, Jacku. Już się tłumaczę. Proszę szybko się tłumaczyć, bo za chwilę nam się będzie czas kończył. O te strzelnice jeszcze chciałam zapytać. Ale jeszcze chciałbym wrócić do tematu, o którym mówiliśmy, o wielokulturowości. W czasach I Rzeczypospolitej był zapis konstytucyjny, że król musi być katolikiem. A w tejże Rzeczypospolitej mieliśmy Żydów, muzułmanów, różne protestantów. I oni wszyscy do tej Rzeczypospolitej przybyli. Znaczy wielu z nich, wielu wyznawców obcych religii przybywało do Polski, bo król, katolik, gwarantował im poszanowanie. Rozumiem, że rząd również powinien być zdefiniowany światopoglądowo. Szanowni panowie, ja jeszcze... Bardzo proszę. Naprawdę. Co prawda szanuję katolicy z chrześcijaństwa, jestem zwolennikiem jak najbardziej, sam jestem wierzącym człowiekiem, ale jednym z najgorszych naszych królów był Zygmunt III Waza, plus katolik Kelepa, bardziej katolicki. Dla pana premier nie musi być katolikiem. O strzelnicę chciałam zapytać. W Stanach Zjednoczonych jest pomysł, żeby nauczyciele byli przeszkoleni. Państwo chcieliby to również wprowadzić w kraju? Jeśli tak, to dlaczego? To takie pytanie trochę dla mnie dziwne w sytuacji, która jest w tej chwili. To znaczy? To znaczy, nie mamy armii. 30 tysięcy w tej chwili jest ludzi takich, tak ocenia się, nie tylko ja. Ale to powinien chodzić z bronią na przykład do szkoły? Nie. Biorąc pod uwagę chodzi. Poziom naszej, że tak powiem, bezpieczeństwa w naszych szkołach, kto wie, czy nie powinien chodzić z taką bronią. Pozwolenie na broń wydałbym. To jest żart. Ale mówiąc poważnie, jeżeli mamy taką sytuację jak teraz, że praktycznie jest 30 tysięcy ludzi, którzy mogą wyjść w pole i bronić 30-paromilionowego narodu. To jest troszkę mało. Czyli musimy umieć bronić się sami i dlatego powinniśmy zadbać o to, żeby każdy z nas był przeszkolony. Ja muszę powiedzieć, że nasz program nie jest odległy od tego, co proponuje komitet pana Brauna. My mamy w programie budowę obrony terytorialnej, czyli przeszkolonych formacji wszystkich obywateli zdolnych do noszenia broni, zbudowanie takiej armii obywatelskiej na wzór tego, co jest w Szwajcarii. Czyli obowiązkowa służba również, tak jak to było? Obowiązkowa służba, nie, obowiązkowe przeszkolenie. Natomiast armia zawodowa jako kadra plus wszyscy mężczyźni zdolni do obrony kraju, bo my naprawdę jesteśmy dzisiaj państwem bezbronnym całkowicie. Mnie rozbawiały rok temu te deklaracje niektórych polskich polityków, że mamy wysłać wojska na Ukrainę, kiedy my nie mamy satelity, Polska nie ma satelity, który by śledził tam. Szanowni panowie, ale temat obronności to już temat duży na kolejną rozmowę. Czas tej rozmowy dobiegł końca. Dziękuję panom bardzo. Moimi gośćmi byli Jacek Bezek z Komitetu Wyborczego Wyborców Grzegorza Brauna. Szczęść Boże, dziękuję bardzo. I Janusz Sanocki z Komitetu Wyborczego Wyborców Kukiz 15. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani. A to była polityczna rozmowa dnia. Dziękuję. Do zobaczenia.
Ten program został sfinansowany z Twojego abonamentu.